dzisiejszym świecie technologia odciska piętno na wszystkich branżach, otwierając nowe możliwości i przyspieszając innowacje. Elektronika jest branżą, która dominuje coraz bardziej na całym rynku. Bez niej nie mogłaby odbywać się produkcja samochodów, czy nawet najprostszych urządzeń, takie jak meble, wyposażone w zaawansowane systemy elektroniczne, narzędzia do prac w ogrodzie, zabawki, które już nie tylko wydają dźwięki, czy dają się sterować zdalnie, ale zaczynają się komunikować ze sobą, z naszym telefonem, dając nowe możliwości. W dzisiejszym odcinku Dobre Bo Polskie poznamy pana Pawła Patałę, prezesa firmy EAE Electronic, który już jako młody chłopak założył sobie, że musi coś w życiu osiągnąć i swoje plany realizował z żelazną konsekwencją. Moja pierwsza elektronika, jaką zrobiłem, to była w szkole. W szkole budowaliśmy pierwszy wzmacniacz, który długo po mnie jeszcze pracował. Wtedy poznałem tą elektronikę od podstaw, ponieważ jestem nie elektronikiem, a elektrykiem, więc jest to takie może troszkę trudne do pojęcia, ale moja pierwsza praca była związana już z elektryką i początkami elektroniki w kopalni. Tam pracowałem 600 metrów pod ziemią, praca była bardzo ciężka, musiałem te kable w zasadzie ciągnąć za strugiem na plecach. No, tam wysokość, to tak jak dzisiaj korytarz, to tam było tak naprawdę 80 cm. Wiedziałem, że to jest nie dla mnie, wiedziałem, że to nie ten kierunek. Wróciłem do Sanoka, zatrudniłem się w zakładach państwowych i w zasadzie przeszedłem tam pierwszy egzamin i od razu trafiłem jakby w dobre miejsce. Do każdej awarii wychodziłem z elektronikami. Nie siedziałem, nie czekałem, aż mnie ktoś zaprosi, tylko byłem ciekawy. Ciekawy po prostu wszystkiego. Po 11 latach zatrudniłem się u prywaciarza i też pracowałem jako elektryk i doszedłem do wniosku, że jeżeli on może, to dlaczego nie ja? I wtedy się wszystko zaczęło. Ta działalność wówczas polegała na tym, że robiłem różnego rodzaju sterowniki do pieców gazowych, centralnego ogrzewania. Robiłem reklamy świetlne, robiłem różne rzeczy, zlecenia. Już byłem na tak zwanej działalności własnej. Ten interes rodzinny troszeczkę się rozkręcał. Córka, jedna 13-letnia, wkładała wówczas w otworki rezystory, kondensatory. Druga miała 18 lat. Żona miała bardzo wyrozumiałą, wiedziała, że dzięki temu możemy coś osiągnąć, możemy szybciej wyjść z długów. Więc pomagał mi kto mógł i ile mógł. I powolutku zaczęliśmy tworzyć tak zwany mały zakład. Już poznałem, wiedziałem, że muszę zatrudnić pracowników, którzy są wykształceni, mają dużą wiedzę. Między innymi tutaj trafił do mnie pan Artur Pudelski, on jest dzisiaj moim zastępcą. I to był człowiek, który ukończył studia, był naszpikowany wiedzą i zaczął wprowadzać jakby nowości w elektronice. Znalazłem ogłoszenie o pracę. Właściciel stwierdził, że potrzebuje, będzie rozwijał dział konstrukcyjny u siebie. Wcześniej częściowo to zlecał. Zaczynaliśmy konstruować pierwsze sterowniki elektroniczne, wtedy już z mikroprocesorami, czyli już troszkę bardziej zaawansowane niż te, które były tam w pierwszej fazie działalności firmy. Technologia jest jak czas, nieustannie idzie naprzód. Na rynek wchodzą produkty nowej technologii, których celem jest poprawa jakości życia człowieka. Oczywiście technologia stawia bariery, ale to są takie bariery, które, tak jak ja to obserwuję na przestrzeni tych kilkunastu lat, te bariery ciągle się przesuwają. W 2006 opracowywaliśmy jedne z pierwszych elementów oświetleniowych bazujących na diodach LED. Patrząc wtedy, wydawało się niemożliwe, że ta technologia zmieści się w żarówce na przykład.
Model działalności firmy opiera się na pakiecie usług związanych z produkcją urządzeń elektrycznych od projektowania poprzez testy do usługi montażu. Bardzo duży nacisk kładą na projektowanie i budowę systemów testujących. Są to usługi dodane, które bardzo często dają możliwość współpracy z liderami rynku w bardzo różnych branżach. Od motoryzacji poprzez AGD, lotnictwo po oświetlenie. W naszym laboratorium wykonujemy badania kompatybilności elektromagnetycznej, badania bezpieczeństwa, badania trwałościowe, funkcjonalne. Ich wynik określa zgodność z normami i dyrektywami Unii Europejskiej oraz wymaganiami obranymi przez klienta. Montaż elektroniki składa się tak naprawdę z trzech etapów. Pierwszym etapem, który odbywa się poza halą produkcyjną, jest to gromadzenie komponentów, optymalizacja kosztów. Na tym etapie odbywa się ścisła współpraca między naszym klientem, między naszym zaopatrzeniem. Jest przygotowanie całej dokumentacji, no i ostateczna akceptacja klienta. W drugim etapie znajdują się procesy w pełni zautomatyzowane, jak montaż powierzchniowy, automatyczna inspekcja optyczna oraz nakładanie powłok lakierniczych. Są to procesy, w których do obsługi wystarczy pojedynczy operator zapewniający nieprzerwane dostawy komponentów do maszyny oraz materiałów eksploatacyjnych. Kolejnym etapem są procesy wykonywane manualnie, jak optyczna kontrola powłoki lakierniczej, montaż elementów przewlekanych oraz programowanie, testowanie i uruchamianie urządzeń. Firma jest certyfikowanym członkiem międzynarodowej organizacji IPC. Stowarzyszenie zrzesza producentów urządzeń elektronicznych, projektantów obwodów drukowanych, dostawców i producentów kontraktowych EMS. Przedsiębiorstwo korzysta z funduszy europejskich. Pozyskane środki pozwalają na zakup bardziej wydajnych maszyn, lepszego oprogramowania czy prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Równie znaczące są inwestycje w budowę zaplecza technicznego, specjalistów. Jest to niezbędne, aby istnieć i rozwijać się jako firma. W naszej branży oprócz maszyn bardzo ważni są pracownicy, tak, inżynierowie, technolodzy, którzy są specjalistami w każdej z usług, którą my oferujemy klientom. Bez tych specjalistów maszyny nie byłyby w stanie funkcjonować. W naszym regionie nie jest specjalnie łatwo pozyskiwać tego typu specjalistów. Prowadzimy działania wewnątrz firmy, polegające na wewnętrznej rekrutacji. Jeżeli widzimy specjalistę, dostaje propozycję najczęściej też przekwalifikowania się, tak aby zoptymalizować to nasze zaplecze konstrukcyjne. Pan Paweł Patała docenia potencjał ekonomiczny Polaków, którzy stawiają na jakość i nowoczesne technologie. Zmieniły się czasy. Czas, jeśli chodzi o braki w towarach, w materiałach. Dzisiaj jest na rynku wszystko. Nie możemy się już tak jak przedtem zachłysnąć tym, co było, tylko po prostu ludzie kupują rozważnie. Dzisiaj każdy patrzy nie na cenę, tylko na jakość. Polscy producenci nie muszą się obawiać już rynku chińskiego, bo myślę, że coraz mniej tego towaru będzie na naszym rynku. Wartość polskiego rynku elektronicznego to ponad 7 miliardów euro, podczas gdy wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu elektronicznego to około 4 miliardów euro. Skala zaangażowania zagranicznego kapitału w polski przemysł elektroniczny systematycznie powiększa się. Przypominamy, że nasz program można obejrzeć na stronie TVP Rzeszów oraz mobilnie przy pomocy aplikacji TVP Stream.